Moi drodzy, przed Wami materiał z wyprawy Positive Ways 2022. Jest to jedna z dwóch części na tym kanale, ale zanim zaczniemy, może wytłumaczę Wam, czym jest to niesamowite wydarzenie. Ideą Positive Ways jest chęć niesienia pomocy chorym dzieciom. Jest to główny cel. Oprócz tego zabieramy swoje samochody na kilkudniową trasę, podczas której świetnie się bawimy, licytujemy jedyne w swoim rodzaju rzeczy oraz poznajemy ludzi o sercach tak wielkich, że nie da się opisać tego słowami. Żeby choć trochę nakreślić Wam skalę tego eventu, w zeszłym roku zebraliśmy blisko, uwaga, 1,2 miliona złotych. W tym roku ta kwota jest jeszcze wyższa, ale jak do tego doszło? Oglądajcie dalej. Witam Was i tutaj nie boję się użyć tego stwierdzenia w jednym z najgrubszych filmów u mnie na kanale. Dlaczego? Zobaczcie, po mojej lewej stronie Bugatti Chiron Sport, za niedługo przyjedzie tutaj Pagani. Natomiast my ustawiliśmy już tutaj swoje samochody i za chwilkę pojedziemy nimi do domu dziecka. Następnie tutaj wrócimy i zrobimy oficjalne rozpoczęcie Positive Ways 2022, więc gorąco Was zapraszam do tego materiału w momencie naprawdę giga grubo. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the ball and days. I'm flipping the balls, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was running on record, off record. Deals, tell them talking college for the quote. Jesteśmy właśnie w domu dziecka, gdzie dzieciaki będą mogli sobie podjechać, posprawdzać samochody. No i zrobimy im małą niespodziankę, mały miły uczynek. Dobra widzowie, teraz to będzie Armagedon. Stoi koło mnie tyle ludzi, że to szok, ale dobra, wysiadamy jakoś. Siema. Siema! Jedno magiczne słowo. Nie no, idziemy jeść, później zrobimy sobie. No i wszyscy zrozumieli. Czy to trąba, trąba, bomba? Nie, o to nie. Krzychu, stwierdziłem, że po prostu masa wrogiem przyspieszenia i ty pojedziesz sam M-ką, a ja sam Mercedesem. Okay. A tu jest trąba, bomba. Tu jestem. Ja mam szofera swojego, który mi furę odwozi, jak w Dubaju, mordo, na parkingu. Przejdźmy się, idziemy w eskorcie dużej ilości osób. Siemanko. Teraz można powiedzieć, że Positive Ways rozpoczął się na dobre. Przyjechali wszyscy uczestnicy, zakwaterowali się w pokojach, więc możemy się śmiało przejść tutaj po głównej uliczce, zobaczyć co tutaj stoi, żeby Wam też pokazać skalę tego wydarzenia, jakie tu są samochody. Jest bardzo dużo hurakanów, jest bardzo dużo ludzi. Tu jest jeden hurakan, tutaj mamy SVJ albo SVJ, jak kto lubi. Lamborghini Huracan STO. Dokładnie, to o to mi chodziło. Ty, a widziałeś jaki... Ale ktoś też się zrobił, ale jeszcze customowany bas, naklejki żółte. No, patrz na te keble, stary, patrz na te karbonowe dokładki. Dobra. Oceńmy szkody. Ile palców jest odciśniętych tutaj? Nie falukują. To nie jest idealne, jeździ, tak? Jeździ. 90 tysięcy przebiegu to nie jest mało. Tu jest Huracan Twin Turbo, nie? 1000 koni prawie. No, to jest gruby materiał. I tutaj jest też Nissan GT-R, też 1000 koni. Ale fajna forma. No. Może rejestracja, 1000001. No, to jest pieniądze na kółkach, nie? Tata jedzie. Ej, smordo, zrób przebitkę na tą furę. Patrz tutaj, pak, rejestracja indywidualna. Rejestracja jest droższa od samochodu. Siema. Przyprowadziłem ci pomocników. Ty lubisz złubać, chodź podłubiesz. Właśnie, Grzu. Jeszcze jest jeden napis do kleju. Ja jakby coś, ja kleiłem jedynkę. Panowie, sam robiłem to w pojedynkę i tak. Też tak zepsułem. Tak? Ale mniej! Ale też takie masz? Nie, aż takich to nie. Pomiędzy koniec. Nie za ambitnie? A na znamal tego? Chcesz tak? Przecinamy tu w połowie i tu jest Positive, a tu jest Waze i konik w środku. No i tu wysiadło, nie? No tu już siedzi. Wiesz co, Krzychu, teraz wreszcie na żywo widzę, że te odcinki, w których robisz te mechaniczne rzeczy, to nie jest jakaś ustawka, tylko naprawdę tam. No kurde! Znasz się na temacie. Znam się na rzeczy. A tu trochę do góry wyjechał, ale jest też okej. Okay. Nie no, wcale nie ma, nie przejmuj się, że tam jest krzywo, co... U mnie też nie jest prosto. Polecamy się na przyszłość. To jest. Fakturkę wystawimy później. Chłopie, bębenki w uszach wypierdziela, nie? Ale to chyba coś, ale chyba nie był seryjny silnik Malucha. Nie, na pewno, nie, tam jakiś wydech też pogrzebany w ogóle był, to szok, nie? Ale fajnie. Ej, no na następne takie wydarzenie robię sobie stylizację jakąś taką, żeby nikt mnie nie pozna, ani jedna osoba, nie? Broda, okulary, łysy będę, zrobić czepek taki, wiesz, z łysą głową, albo w ogóle jakieś długie włosy, takie jak
O kurde. Szysiu, kocham cię. O, jakie, jakie wyznania tutaj. Niesamowity jesteś. Szkoda, że nie, szkoda, że nie jesteś dziewczyną, bo wziąłbym to jako komplement. Ja też mogę zdjęcie? O, ty jesteś ten Budda? Siemanko, to jest. O, Kempson! Ja was też! Dobra, idę ja i moja armia. Ktoś ma jakiś problem? Wyjaśniamy zaraz. Okej, rozpoczęliśmy Positive Ways, przed nami kolejne kilka dni. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału i zostawcie dzwoneczkę i łapkę w górę. Słuchajcie, idziemy sobie na kolację, na której na pewno będą jakieś atrakcje. Zobaczcie specjalnie na tą okazję. Ubrałem eleganckie spodnie, więc zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj. Positive Ways zaskakuje z roku na rok, więc będąc na poprzedniej edycji, mogę się spodziewać, co będzie na tej. Aczkolwiek tak naprawdę nie spodziewam się, co będzie na tej, ale mam nadzieję, że będzie grubiej niż rok temu. Widzowie, jesteśmy na przepysznej kolacyjce, na której będą też jakieś atrakcje. Nie wiem jeszcze jakie, jest to niespodzianka, ale gdzieś kątem ucha usłyszałem, że być może pojawi się dzisiaj Robert Lewandowski. Jeżeli tak będzie, będzie to spełnienie moich marzeń, ponieważ Robert jest takim gościem, który no jest moim idolem po prostu. Chciałbym mieć z nim zdjęcie. Jak z nikim po prostu nie robię sobie zdjęć, tak z nim muszę mieć fotę. Dlatego pewnie na razie coś sobie zjemy, no i poczekamy na to, co wydarzy się później. No i wy też oczywiście zobaczycie jako pierwsi. O, czy by to było Pagani? Dostałem właśnie informację od Wojtka Szczęsnego, że najpierw przyjechał Bugatti. W Bugatti już widzieliśmy, stoi właśnie tutaj, ale dostałem właśnie informację, że przyjeżdża też Pagani 7 minut temu, więc mam nadzieję, że się nie spóźniliśmy. Tak, tu jest Bugatti, ale głośny, bo na wolnych obrotach taki ten. Ej, czuję, ile się tutaj dzieje teraz rzeczy naraz. Motocykle, samochody, ludzie, wszystko naraz. Oj, oj, oj. Oj, oj, aż sobie zrobię zdjęcie, nie? Ulala, ale zestaw. Procedura. Nijemy kolację. Cóż, przynajmniej zobaczyliśmy naszego Pagani. Było fajnie, kilka przekazówek było. Myślę, że teraz możemy spokojnie wracać na kolację. A dasz mu trochę? Daj mu, daj mu, daj mu, daj mu. Do cięcia! Dobrze. Szybkie wyjście z kolacji na nagryweczki. Proszę bardzo, mamy Seicento, mamy Bugatti, mamy Pagani. Czy będzie duma naszego państwa? Jeżeli tak, to się spełnia moje marzenie. Moje marzenie. Jak zrobię sobie z nim zdjęcie, dla mnie nie będzie piękniejszego dnia, nie? O, słuchajcie. O, to może być to. To jest być może ostatnia szansa. Bo tego żółci podobno niedługo mają ściągać Roberta Lewandowskiego, ale to jest nie wszystko. Bo będzie tego szokę można odebrać z rąk Roberta Lewandowskiego. Jeszcze możesz otrzymać. Dobrze, słuchajcie, panie i panowie, zaczynamy licytację. Koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem. Pamiętajcie, wspólne zdjęcie. Zostanie na lata. Cena wywoławcza. Ja zawsze, że to jest oryginalna koszulka, której grałem, którą nie można kupić, bo jest taki tryk mały, który można rozpoznać, czy w niej grałem, czy jest numer nie XL, a nie rozmiar, tylko numer koszulki. To jest prawdziwy z tych meczu. Musiałbym powiedzieć, z którego, ale na pewno z niej się spłaciłem. 10 cena wywoławcza 10 tysięcy złotych za koszulkę. Jest 10, 15, 20, 25, 30, 40. Mamy ile? 45. Mamy 45. 55. Patrzę, 60. 60, 65. 100. Wierzcie, po raz trzeci sprzedawał!
to będzie mieli prawo mówić 300 tysięcy. Ja też. No ja też. Ale ja dzięki. Nasze szczepne cele to zawsze. 110 tysięcy po raz trzeci zdrowy. Słuchajcie, jeszcze jedna, ostatnia rzecz, bo już trener się denerwuje. Pisze do nas SMS-y po meczu we mnie, jako lawie, że piłkarz musi być w łóżku, odpoczywać. Ale ostatnia rzecz. Koszulka niesamowicie symboliczna. Setny mecz Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. Rozegrany przeciwko Portugalii. Od razu poprawiony. Możemy sobie też kupić. No, jak jest Sławka w sensie? Dziękujemy Sławomirowi Peszko, on ogarnął to zdjęcie. Jest kochany, jest przekochany, jest! Moje marzenie się spełniło! Ty się tak jarałem z zdjęcia z kogoś, nie? Dziękuję ci, Robert, dziękuję. Widzowie, oglądajcie mój kanał! Do kiedy kiedyś będę mógł wylicytować coś od Roberta Lewandowskiego za 50 koła. Uwaga, teraz mamy zebrane 989 too nice to y'all, now I gotta up price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, frozen, 86 all the hate, I won't get involved today, got lost in the ballin' age, I'm flipping the bars, I'm flipping the, flipping the, flipping the, on record, off record, I still count wins when they got it, on record, off record, I let them take advantage, I was wildin', chłopie, ja pierdolę, średnie, jak wiesz, tyle jest tu takich samochodów, tak naprawdę M2 jest najgorszym samochodem tutaj w tym miejscu. I kurde, w takim miejscu, gdzieś wcześniej są, kurde, odpalili. Jakiś chłop, chłopie, odpalił, bęgą ci jeździ. O, moje auto. Gratno. A kto kierowcą jest? Nie wiem. Jakiś chłop. Nie wiem. Jedzie. Wow, ale skóra. Ale wow. Wow. Trakcja wyłączona, widzę trakcja wyłączona. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze kawałek. Jeszcze. Dobrze, moja krew. Dobrze. Jeszcze trochę. Przepraszam, panie Krzysztofie, czy chciałby pan rozsłonić bawełniane sznurki? Jak najbardziej. Jak najbardziej. O, tutaj musimy zostawić, żeby nikt nie dotykał. Ej, to jest tak. Najlepszy samochód został zastąpiony najgorszym samochodem Positive. Kurwa, ja w ogóle że to tu stoi. Ja dzisiaj nie wierzę w dwie rzeczy, kurwa. Pierwsza rzecz to jest foto z Lewandowskim, a druga, że mój samochód stoi w tym miejscu. Kończymy dzisiejszy dzień. Wszystko, co miało się dzisiaj wydarzyć, wydarzyło się 200% więcej, więc ja jestem bardzo zadowolony i widzimy się jutro. Jutro uderzamy na Łódź, znaczy właściwie to na Wrocław, ale po drodze mamy Łódź do odwiedzenia. Tam będzie mały obiadek i finalnie widzimy się we Wrocławiu. Słuchajcie, dzień drugi, dzień po rozpoczęciu oficjalnym Positive Ways. Udało się wylicytować ponad 1 000 000 złotych w pierwszym dniu, a to dopiero początek. Było niesamowicie, był Robert Lewandowski, z którym udało mi się zrobić zdjęcie, więc pomimo tego, że nic nie wylicytowałem, no to jednak gdzieś tam swoją nagrodę otrzymałem. Teraz lecimy do Łodzi, tam jest punkt przystankowy, jedzonko, a następnie docelowo do Wrocławia. W Łodzi jeszcze będziemy w eskorcie policji przejeżdżać sobie przez jakieś miejsce, nie kojarzę dokładnie jakie. I've got... But it's true, I can't help myself. Gotta get help, cause I can't deal with my issues. Make me feel alive, but confused. Should've spent more time on you. Cause I know that you hurt. Leave me in the dirt, gonna leave me with my issues. Gonna leave me with my issues.
jesteśmy na stacji, tuż pod Łodzią. Niestety po drodze złapał nas deszcz. Jak widać, deszczowa aura, ale ma to jakiś swój urok, ponieważ zobaczcie, jak wyglądają te samochody. Wszystkie obmoczone elegancko, kropelki piękne na maskach. I teraz wszyscy się tu zjeżdżają. Tutaj mamy lekki pit stop stąd. Za tym pięknym, żółtym Ferrari 458 Italia będziemy jechać w takim, można powiedzieć, korowodzie. Zajebaliśmy się trochę w akcji, bo na rondzie pojechałem za jakimś Mercedesem, nie wiem totalnie czemu. Mógł po prostu nie wjeżdżać nam w kolumnę samochodów i nie byłoby problemu. No i zobaczcie, teraz musieliśmy wyjechać na autostradę, zjechać z niej. My jesteśmy tutaj u góry, a chłopaki są tam na dole w busie technicznym. Więc jedziemy dookoła i próbujemy ich złapać przed Łodzią i dołączyć się po prostu do kolumny. Mam nadzieję, że się uda. No i za nami ziomeczek Gikla są też, chyba pojechał po prostu za mną. I jedziemy sobie razem. Znaleźliśmy, udało się. Dojechaliśmy na sam koniec dopiero, ale finalnie się znalazłem. Udało się dogonić. Ominęła mnie druga eskorta. W zeszłym roku też mnie ominęła eskorta. Na szczęście dzisiaj na stadion Wrocław jeszcze będzie jedna. Na nią już nie mogę się spóźnić. Trochę, o tak, żeby ludzie się zebrali, no. Nie trzeba było długo czekać, już się zbierają ludzie. Tak. O, to jest fajne. No taka. Ale ludzie tu chodzą, widać, że się ocierają. On tak nie ryczy, nie? No. Bo właśnie o to chodzi, że Lambo i tak dalej to są takie auta, no, wiesz, wulgarne. Tak. Do robienia takiego, nie, ryku. A to jest takie właśnie eleganckie, stylowane, nie do pokazówy. I zobacz. Tak. No blokady ma na obrotach, nie? Pewnie zastanawiacie się, co w tym momencie dzieje się na ekranach waszych odbiorników. Otóż w tym momencie wraz z Izą nagrywaliśmy TikToki, które możecie zobaczyć zarówno u mnie, jak i u Izy na TikToku. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to serdecznie zapraszamy. A z tym 1500 konnym potworem może uda nagrać się jakiś fajny materiał. Jak zostawicie pod tym filmem, niech będzie 60 tysięcy łap w górę. Także lecimy! Stadion Wrocław, dokładnie to miejsce, w którym odbędzie się za niedługo Ultrace. Idziemy na pyszną kolacyjkę, kolejne licytacje i dodatkowe atrakcje. Codziennie, jakby każdego dnia jest jakaś nowa niespodzianka. Po cichu liczyłem, że wlecimy na murawę stadionu i polatamy bokiem. Zobaczmy tu. Graliśmy na tym stadionie. Graliśmy? A, w FIFA, no tak. Kurde. Myślałem, że będzie można wjechać na murawę i pokręcić jakieś bączki, furon albo coś. Ale to by było spoko, na przykład patrz, jakby się tak dało, bo to zakładam, że się nie da, jest to pewnie niemożliwe. Ale jakby tak stoły stały po całej długości,
taki jeden wielki długi stół na całą szerokość boiska i z tyłu samochody i z przodu samochody odwrócone dzióbkami do stołu. Ale to by był kozak totalny. Moi drodzy, w dzisiejszym dniu tak naprawdę tutaj na stadionie we Wrocławiu nie dzieje się za dużo. Zjedliśmy kolację, obejrzeliśmy sobie High League, korzystałem z przywileju i zabrałem ze sobą sonometr i będziemy mogli sobie zmierzyć, jak głośne są samochody na parkingu pod stadionem we Wrocławiu. 128,2. 126. Dajmu, dajmu! Dajmu! Ciekawo, ile decybeli! A tu już? Mój głos już głośniejszy. No dawaj! 125. Ale fajny środeczek. Który to jest rocznik? 14. Przepraszam, przepraszam, to pańskie? Tak, tak. Dejmu, dejmu. Tylko łapa dla kierowcy albo dla pasażera, jak kto woli. 220 na blacie w milach. Kurde, fajne, fajne. Tak jak właśnie jak jechaliśmy przed wami, to tak sobie myślę, jak patrzę w lusterko, też jest zajebisty pojeżdżę. Mógłbym kiedyś takiego mieć. No, chyba zakończymy już dzisiejszy dzień, ja jestem już turbo zmęczony, nie? Trasa jednak Warszawa-Wrocław, po drodze jeszcze kurczę przystanek w Łodzi, no męczy troszeczkę i też wiecie, dzisiejszy dzień był taki bardzo napięty. My nie było w ogóle czasu, żeby coś tam swojego ogarnąć, żeby odpocząć po prostu. To od rana była jazda, zakwaterowanie w hotelu, jedzenie, jazda, zakwaterowanie w hotelu i teraz tu jesteśmy.